witam serdecznie Państwa na następnym spotkaniu. Opowiemy dzisiaj dalszy ciąg historii owych tajemnic Parku Dobrzeckiego, a mianowicie chodzi o podziemny ganek, który miał wychodzić spod groty i prowadzić w kierunku tak zwanej Mysiej Górki. Jeżeli chodzi o tę grotę, zwaną przez księdza Stanisława Śniatałę podziemnym schronem, przypisywał on jej po prostu przeznaczenie, że było to miejsce schronienia się lub magazynowania jakichś zapasów w razie napadów, co oczywiście było fikcją. Wiadomo tylko jest to, że kiedy tutaj przyjechał ksiądz Poszart w latach 20. XIX wieku, widział owo miejsce i wtedy było to nic innego jak po prostu lodownia. Lodownia, która znajdowała się na skraju południowym stawu wschodniego, była bardzo dobrze lokalizowana, bo blisko wody, a wiadomo było, że w styczniu, lutym, kiedy przyszły silne mrozy, łupano tafle lodu i wkładano do lodowni, zasypując je sieczką, po to, żeby po prostu była to warstwa izolacyjna. Tu, jak widzimy, ta jakoby grota składała się według Niechana Światały z dwóch części. Pierwsza to jest ta budowa zewnętrzna w postaci tych konstrukcji kamiennych, a dalej prowadzi ganek. Ganek, który według legendy miał iść do Koźmina, a później zmodyfikowano to i miał prowadzić do podziemnej sali, która znajduje się w parku pod tak zwaną Ślimaczą Górką. Kiedy zmienili się właściciele Dobrzycy, mianowicie pani Turnowa wyjechała na Wołyń, nowi właściciele, baronowie von Kotwic, a następnie córka barona von Kotwica, pani Bandelow, rozebrali oficynę przy wejściu, w której znajdowała się kuchnia, i zmienili także wygląd parku. Dlatego też ową lodownię zamieniono wtedy na grotę. Była takim obiektem ciekawym, romantycznym. Z niej można było zobaczyć odbicie sztucznych ruin. Dalej tam za sztucznymi ruinami znajdowała się owa kaskada, gdzie spiętrzone były wody rzeczki Potoki. W czasie remontu w latach 90. XX wieku odkryto 3 stopnie, czyli służyła ta grota także z zewnątrz jako miejsce takie widokowe. Grota, która jak tu Państwo widzicie, jest bardzo rozbudowana. Oczywiście jako materiał to są głazy, kamienie, które były niczym innym jak pozostałościami po dawnych budynkach gospodarczych, które znajdowały się na terenie parku, a zostały w czasach, kiedy generał Augustyn Gorzeński budował pałac, rozebrane. Różnego rodzaju kamienie tu formują to otoczenie tej groty. Między innymi są ciekawe pozostałości. Jeden z nich, to jak tu Państwo widzicie, to jest pozostały dawnego takiego a la żarna. To nie jest klasyczne żarno, tylko jest to po prostu wgłębienie, a drugim kamieniem ucierano zboże. Ksiądz Śniatała przypisuje temu kamieniowi pochodzenie jakoby od pogańskiej świątyni. Tu jako ten kamień był fragmentem ołtarza ofiarnego, na którym składano ofiary dawnym bóstwom, co oczywiście jest na pewno legendą. Bardzo ciekawy jest także kamień przy samym wejściu do groty, na którym jest zarys jakoby krzyża. Nie wiemy, skąd on pochodzi. Jak Państwo widzicie, grota jest bardzo ciekawie zbudowana. Dwa łuki. Łuk prowadzący do wnętrza groty, jak i łuk zewnętrzny oparty o konstrukcję kamienną.
budowana jest ona podobnie jak podziemie monopteru. Każda z tych grot miała także swoje meble. To z niemiecka było nazywane Grottenmöbel. Były to stoliki w postaci muszli, czy jakieś siedliska w kształcie ślimaków. Takie, które do tego otoczenia bardzo były dopasowane. Tutaj Państwo widzicie, że my jesteśmy u wejścia samego na takim ganku, a w środku jest sala. Sala, czyli ta konkretna grota, która tutaj została, teraz już wyposażenie jej zostało zmienione. Na środku znajduje się coś w rodzaju fontanny, z której woda spływała po tych stopniach tutaj do stawu. Obiektem, który wzbudza wielkie zainteresowanie wśród zwiedzających Park Dobrzycki, jest owa baba z kamienia. Jest to rzeźba dosyć znacznych rozmiarów. Przedstawia kobietę w pozycji leżącej, spartej na urnie. Ksiądz dziekan Śniotała opowiada, że rzeźba ta przedstawia jedną Dobrzycką. Panna Dobrzycka była bardzo romantycznego usposobienia i miała wielu konkurentów do swojej ręki. Starała się ich wypróbować. Dlatego też zaprowadziła ich pod ganek podziemny, który dzisiaj jest fragmentem groty, i kazała jednemu z nich udać się owym gankiem do sali, wielkiej sali, która znajduje się w parku pod tak zwaną Mysią Górką, czyli Ślimaczą Górką, gdzie zgromadzone są owe bogactwa i ma i te bogactwa przynieść. Kiedy ów konkurent bardzo długo nie wracał z tego podziemnego ganku, wtedy wpadła ona w panikę, zaczęła winić siebie, a zarazem rzucać przekleństwa i złorzeczyć Panu Bogu. Dlatego też została zamieniona w kamień i do dzisiejszego dnia tu spoczywa. Druga wersja, krążąca wśród społeczności lokalnej, mówi z kolei, że to biedna dziewczyna z miasta poznała wojaka, chciała z nim uciekać, no ale nie mieli pieniędzy. Dlatego też poszła do kościoła i skradła stamtąd kielich. Kiedy z tym kielichem zbliżała się już do podziemnego ganku, którym chciała uciekać do Koźmina, no wtedy zamieniła się w kamień i do dzisiejszego dnia tutaj ta rzeźba spoczywa. A czymże właściwie była owa rzeźba, którą tutaj widzimy? Przypuszcza się, że jest to rzeźba ogrodowa. Inni z kolei mówią, że nie ogrodowa, a raczej cmentarna i była kiedyś częścią jakiegoś nagrobka. Nie wiadomo gdzie znajdującego się. Jest tu wyryty napis, którym wymienia autora tej rzeźby, a także z drugiej strony mamy napis mówiący o Koźminie. Tu jest napis Koźmin. Są takie przekazy, które mówią, że tych rzeźb były dwie. Była baba z kamienia i dziad z kamienia. Że kiedyś stały przed pałacem, ale nie wiadomo, ile w tym jest prawdy. Dlatego musimy przypuszczać, że jest to po prostu tylko rzeźba ogrodowa, ustawiona przy grocie, obrośnięta, jak już Państwo tutaj słyszeli, legendami, a służąca jako ozdoba tego otoczenia. Dziękuję Państwu bardzo, zapraszam na następne spotkanie.